29 lipca 1993 roku pracownicy drogowi w okolicy hrabstwa Ellis w Teksasie dokonali przerażającego odkrycia. Nieopodal drogi w zaroślach natrafili bowiem na ludzkie ciało. Szczątki były pozbawione głowy oraz rąk i najprawdopodobniej należały do młodej kobiety. Na miejsce natychmiast wezwano funkcjonariuszy policji, a ci zajęli się oględzinami ciała oraz zabezpieczeniem miejsca, w którym zostało ono znalezione. Nieopodal odnaleziono także pukiel blond włosów. Został zabezpieczony, a sami śledczy mieli nadzieję, iż pomoże on w identyfikacji ofiary. Wtedy nie spodziewali się jeszcze, że odkryte kilka godzin wcześniej ciało kobiety nie będzie jedynym strasznym znaleziskiem w tejże okolicy. Podczas przeszukiwania terenu jakieś 60 metrów od miejsca zbrodni odnaleziono kolejne zwłoki. Tym razem policja już na pierwszy rzut oka była w stanie rozpoznać płeć i szacowany wiek zmarłego, ponieważ jego ciało było kompletne. Denatem okazał się młody chłopak, który zginął od dwukrotnego postrzału w głowę. Funkcjonariusze, chcąc zidentyfikować tragicznie zmarłego chłopaka, musieli przeszukać jego odzież. W jednej kieszeni odnaleźli kartę do biblioteki na nazwisko James Bryan King. To był już jakiś punkt zaczepienia. Jeszcze tego samego dnia rozpoczęto intensywne śledztwo mające na celu ukaranie winnego lub winnych tej potwornej zbrodni. Ciała tych dwóch młodych osób zostały przewiezione do zakładu medycyny sądowej. Patolog wskazał na dużą brutalność, jaką wykazał się sprawca zabójstw. Zmarły nastolatek miał więcej szczęścia, ponieważ nie cierpiał. Jego śmierć nadeszła niemal momentalnie. Nastolatka doznała natomiast znacznie bardziej rozległych obrażeń, co wskazywało na to, że to właśnie ona była głównym celem ataku. Sprawca dosłownie zbezcześcił jej ciało, a pewnych jego fragmentów nikt nie był w stanie odnaleźć. W tym samym czasie policja z Teksasu dotarła do państwa King z nadzieją, że uda im się dowiedzieć czegoś więcej o jednej z ofiar. Okazało się, że James King kilka dni wcześniej zgłosił zaginięcie swojego syna Briana oraz pasierbicy Christiny Benjamin. 27 lipca, kiedy młodzi zaginęli, doszło do dziwnej sytuacji. James opowiedział śledczym, że tamtej nocy jego syn spał na hamaku w ogrodzie. Nad ranem pod ich posiadłość miał podjechać samochód, a siedzący w nim kierowca zatrąbił kilka razy, po czym odjechał. Po chwili wrócił i znowu użył klaksonu, którego dźwięk rozniósł się po okolicy. Wtedy to zaniepokojony James wstał z łóżka i wyjrzał przez okno. Dostrzegł brązowe Subaru ze zgaszonymi reflektorami, w którym siedział jakiś mężczyzna i prawdopodobnie jeszcze jedna osoba. Obok samochodu stał jego 14-letni syn Brian i rozmawiał z kierowcą. James ruszył do drzwi, jednak wcześniej udał się do toalety. Kiedy wyszedł z ubikacji, otworzył drzwi wejściowe. Nikogo już jednak na podjeździe nie było. Mieszkaniec stanu Teksas zaniepokoił się i w ciszy czekał na syna jeszcze przez godzinę. 14-latek nie wrócił, a James położył się spać. Jakiś czas później przebudził się i sprawdził, czy chłopak dotarł już do domu. Po Brianie nie było jednak śladu. Co więcej, pokój Christiny także był pusty. Początkowo James nie przeczuwał najgorszego i liczył na to, że jego syn i pasierbica po prostu pojechali gdzieś ze znajomymi. Mijały jednak długie godziny, a młodzi nie wrócili. Nie dali również żadnego znaku życia. Wtedy to mężczyzna wraz ze swoją partnerką postanowili zgłosić zaginięcie dzieci na komisariacie. Kilka dni później, gdy śledczy namierzyli już dom państwa King i pokazali Jamesowi kartę do biblioteki, ten od razu ją rozpoznał i już wtedy zorientował się, że jego bliskim musiało przytrafić się coś złego. Mężczyzna miał rację. Policja poinformowała go o śmierci 14-letniego Briana. James, słysząc, że na polach znaleziono także drugie ciało, szybko zasugerował, że może ono należeć do jego pasierbicy, 13-letniej Christiny. Mężczyzna zezwolił funkcjonariuszom na zabranie rzeczy osobistych dziewczyny.
Były wśród nich ubrania, szczotka do włosów nastolatki, a także zdjęcie rentgenowskie jej stopy, która była lekko zdeformowana w wyniku urazu. Badania laboratoryjne potwierdziły, że włosy odnalezione na miejscu zbrodni faktycznie należały do 13-latki. Zdjęcie jej stopy również nie dawało cienia wątpliwości, jakoby odnalezione ciało miało należeć do kogoś innego. Wtedy policjanci wiedzieli już na 100%, na czyje szczątki natrafiono w stanie Alice. Pozostawało kolejne, nie mniej ważne pytanie. Mianowicie, kto dokonał tych zbrodni i dlaczego to zrobił? Odnalezienie sprawcy nie było łatwe, ponieważ na miejscu zdarzenia nie odnaleziono zbyt wielu śladów. Nie oznacza to jednak, że nie natrafiono na nic, co mogłoby pomóc w rozwikłaniu tej zagadki. Jednym z najważniejszych dowodów w śledztwie był włos, jaki znaleziono na spodniach zmarłego Briana. Badania wykazały, że ten włos nie należał ani do 14-latka, ani do Christiny. Nie należał również do nikogo z ich rodziny. Był to zatem niezwykle ważny ślad, jaki prawdopodobnie pozostawił po sobie sprawca napaści. Co więcej, jeden z pracowników policyjnego laboratorium odnalazł także niemal niewidzialne włókno, które przykleiło się do buta Briana. Przeprowadzona analiza tego materiału pozwalała mniemać, że jest to nić pochodząca z dywaniku samochodowego. Doświadczony laborant znał ten rodzaj włókien. Wyjawił, że z tego materiału robione są dywaniki do japońskich samochodów. Takie wnioski były dla sprawy bardzo istotne. Śledczy posiadali materiał genetyczny sprawcy, a na dodatek wiedzieli, jakim typem samochodu się porusza. Dzięki nowym dowodom rozpoczęły się przesłuchania, których intensywność szybko pozwoliła wytypować potencjalnego mordercę. Śledczym udało się dotrzeć do znajomych Christiny, a ci, znając dziewczynę naprawdę dobrze, mieli sporo do powiedzenia na jej temat. Zeznali, iż 13-latka od jakiegoś czasu kumplowała się z chłopakiem o imieniu Jason. Christina chwaliła się przyjaciołom, że Jason zamierza zabrać ją na przejażdżkę pod osłoną nocy. Policja nie zbagatelizowała tych informacji. Pomimo wstępnych podejrzeń kontynuowano przesłuchania. Znalazło się kilku nowych świadków i zeznali, że mniej więcej w czasie, gdy doszło do tego strasznego zabójstwa, widzieli oni swojego sąsiada, Jasona Massey, spacerującego po chodniku z pistoletem. Policjanci zainteresowali się postacią Jasona i szybko zaczął im się wyłaniać obraz zdeprawowanego psychopaty, którego zachowanie budziło lęk u jego kolegów szkolnych, jak i osób z bliskiego otoczenia. Pozwólcie więc, że w tym miejscu opowiem nieco więcej o Jasonie. Jason Eric Massey przyszedł na świat 7 stycznia 1973 roku w hrabstwie Ellis w Teksasie. Urodził się jako dziecko alkoholika i nadużywającej środków odurzających matki. Jego wczesne dzieciństwo było bardzo nieudane. Jason dorastał w patologicznym domu. Rodzice chłopaka bardzo szybko się rozstali. Właściwie nie ma informacji o tym, czy kiedykolwiek byli razem. Być może dziecko było owocem tylko krótkiego romansu. W każdym razie Jason mieszkał później z samotną matką. Kobieta niespecjalnie przejęła się macierzyństwem. Zamiast dbać o synka, ta preferowała nocne imprezy i życie towarzyskie. Niejednokrotnie zdarzało się, że mały Jason zostawał sam w jej samochodzie na wiele godzin i bez żadnej opieki. Lekkomyślne życie matki Jasona doprowadziło do kolejnej ciąży kobiety. I tym razem nie zamierzała ona wychowywać dziecka z jej biologicznym ojcem. Mały Jason kochał swoją przyrodnią siostrę, jednak dzieci nie dorastały w spokoju. Ich matka nadal zostawiała je w mieszkaniu same. Z czasem zatrudniła opiekuna, który, jak się okazało, próbował wykorzystać Jasona. Chłopak użył siły fizycznej, by się przed nim obronić i już wtedy zrozumiał, jak wielką moc i władzę daje przemoc. Wcześniej wraz z siostrą wielokrotnie doświadczali przemocy ze strony matki, kiedy ta była nietrzeźwa lub gdy byli po prostu niegrzeczni. Ich rodzicielka wymierzała kary cielesne przy pomocy pasa oraz drewnianego kija.
Rodzina Masi żyła skromnie. Dzieciom często doskwierał głód, a na ich ciałach widniały siniaki. Perfidność ich matki przejawiała się w tym, że kobieta celowo chowała przed dziećmi jedzenie, a kiedy te, napędzone instynktem, próbowały przemknąć się do kuchni, żeby zdobyć choćby okruchy, to kobieta dotkliwie je za taki czyn biła. Sytuacja rodzinna doprowadziła do tego, że zarówno Jason, jak i jego siostra nie byli w stanie skupić się na nauce i z reguły dostawali kiepskie stopnie. W pozyskaniu właściwej edukacji nie pomagał również fakt, iż rodzina bardzo często zmieniała miejsce zamieszkania. Było to oczywiście spowodowane brakiem pieniędzy na opłacenie czynszu. Przez pewien czas cała trójka pomieszkiwała w samochodzie matki. Jak powszechnie wiadomo, zniszczone dzieciństwo stworzyło wielu seryjnych morderców i psychopatów. Nie inaczej było w przypadku Jasona Messi. Chłopak, próbując odreagować rodzinną sytuację, bardzo szybko zaczął przejawiać sadystyczne skłonności. Już w wieku 9 lat po zajęciach szkolnych skrępował jednego ze szkolnych kolegów, a następnie użył gałęzi, by smagać go nią po całym ciele. Jason odnalazł chorą przyjemność w dręczeniu i uśmiercaniu zwierząt. Jego ofiarami często padały bezdomne koty. Kiedy Masi miał 14 lat, jego matka po raz trzeci zaszła w ciążę. Podobno po narodzinach brata Jason troskliwie się nim opiekował. Zaczął nienawidzić natomiast dorosłych oraz ich świat. Nienawidził także swojej matki. Ogólnie czuł niechęć w kierunku kobiet, które zaczął traktować bardzo przedmiotowo. W końcu zaczął nawet fantazjować o młodych kobietach i torturach, jakim mógłby je poddawać. Warto nadmienić, że gdy Jason był nastolatkiem, to szczególnie interesował go świat metafizyczny. Masi chętnie czytał o satanizmie. Chłopak musiał się z tym mocno obnosić, gdyż sąsiedzi mówili o nim właśnie młody satanista. Wertowanie książek o demonach stało się obsesją nastolatka, a on sam zaczął utrzymywać, iż w swojej głowie regularnie słyszy głosy postaci piekielnych. Masi zaczął zapisywać swoje przerażające myśli w różnego rodzaju pamiętnikach. Nadużywał również alkoholu i substancji odurzających. Czytał o seryjnych mordercach. Jednym z jego idoli stał się Charles Manson. Pomimo tego, że nienawidził kobiet, to jednak zaczęła się w nim objawiać natura mężczyzny. W trakcie edukacji w liceum chłopak szczególnie zauroczył się w jednej z koleżanek. Jako że Jason nie otrzymał miłości w domu, to również sam nie potrafił okazywać jej we właściwy sposób. Koleżanka nie była nim zainteresowana, jednak ten wcale nie planował odpuścić. Wręcz przeciwnie, zaczął ją stalkować. Chodził za nią w drodze powrotnej ze szkoły. Wykonywał również telefony, w których to opowiadał jej obrzydliwe rzeczy. Apogeum jego nienormalnych zachowań miało miejsce, gdy uśmiercił jej psa, a krwią zwierzęcia pomazał samochód swojej sympatii. Funkcjonariusze, słysząc zeznania sąsiadów, jak i osób, które dobrze znały Jasona, podejrzewali, że ten osobnik może być odpowiedzialny za podwójne morderstwo z 29 lipca roku 1993. Śledczy postanowili nie czekać, aż sprawca zaatakuje ponownie. Jason Massey został aresztowany. Co prawda nie przyznawał się do zarzucanego czynu, jednak kiedy skuto go kajdankami, a fotoreporterka zadała mu kilka pytań, ten czuł się jak prawdziwa gwiazda. Już wstępne badania wykazały, że to on jest poszukiwanym sprawcą morderstwa. Włos, który odnaleziono na spodniach Briana Kinga, należał właśnie do Jasona Massey. Odnaleziono również broń o kalibrze 22, z której Jason strzelał do nastoletniego rodzeństwa. Na jego niekorzyść zeznawał także sprzedawca ze sklepu, u którego ten młody 20-latek kupował amunicję oraz nóż myśliwski. Bez cienia wątpliwości wskazał Jasona jako nabywcę tych przedmiotów. W toku postępowania okazało się, że wielu rówieśników i znajomych Jasona często słuchało jego wywodów na temat dręczenia i mordowania kobiet.
Nikt jednak szczególnie się tym nie przejmował, gdyż Massey opowiadał takie rzeczy codziennie, a przecież koniec końców nic złego nikomu się nie stało. Do czasu. Po wydarzeniach z 27 lipca było już za późno na odwrócenie tej tragedii. Kiedy Jason Massey przebywał w areszcie, a proces przeciwko niemu był w toku, pewien miejscowy myśliwy dokonał przerażającego odkrycia. W lesie odnalazł kufer, w którym to znajdowały się pamiętniki, a także wiele zwierzęcych czaszek. Pamiętniki zostały spisane przez Jasona Massey, który opisywał swoją obsesję, jaką było zabijanie. Pisał o planach zostania seryjnym mordercą. Marzył, by uśmiercić 700 osób w ciągu 20 lat. Jednym z wpisów była informacja, w której to autor chwalił się, że dotychczas zabił 41 kotów, 32 psy i 7 krów. Na potwierdzenie swoich słów część czaszek umieścił właśnie w kufrze i przechowywał go w lesie. Mnóstwo dowodów wskazywało na to, że Jason Massey to osoba niezwykle zaburzona. W areszcie przebywał jednak ze względu na podejrzenie podwójnego morderstwa i to ten czyn trzeba mu było udowodnić. Istniały twarde dowody, ale Massey konsekwentnie nie przyznawał się do zabójstwa przyrodniego rodzeństwa. Na sali rozpraw w ogóle niewiele mówił. Mówili za to inni, w tym Christopher Nowlin. Był to znajomy Jasona i notabene to właśnie on zapoznał go z tragicznie zmarłą Christiną. W sądzie zeznawał, że Massey flirtował z 13-latką. Co więcej, obiecał jej, że jeśli któregoś wieczoru wymknie się z domu, to ten zabierze ją na nocną przejażdżkę. Nastolatka była zaintrygowana starszym chłopakiem i kontynuowała tę znajomość. Nie wiedziała jednak, iż grozi jej śmiertelne niebezpieczeństwo. W toku postępowania do samego końca nie udało się ustalić, co dokładnie zaszło 27 listopada 1993 roku. Zgromadzone dowody oraz zeznania świadków pozwoliły stworzyć najbardziej prawdopodobną wersję tych tragicznych wydarzeń. Przyjmuje się, że Christina nie czuła się do końca komfortowo w towarzystwie Jasona, dlatego też poprosiła swojego przyrodniego brata Briana, aby i on wybrał się z nimi na przejażdżkę. Jak już mówiłem na początku materiału, Massey przyjechał pod ich dom swoim Subaru, a dwójka rodzeństwa dobrowolnie wsiadła do jego pojazdu. Tego, co działo się później, można się już jedynie domyślać. Wiadomo na pewno, że to Brian stracił życie pierwszy. Jason Massey szybko wyeliminował 14-latka, a jego zwłoki zostawił pod mostem nieopodal pól. Prawdziwym celem dla zabójcy była Christina. Brian zmarł, ponieważ był niewygodnym świadkiem. Przerażona nastolatka zaczęła uciekać ile sił w nogach. Niestety napastnik był szybszy i znacznie silniejszy. Ruszył za 13-latką i oddał strzał w jej kierunku. Trafił Christinę w plecy. Ta upadła, jednak nie straciła przytomności i nadal próbowała uciekać. Następny pocisk dosięgnął jej głowy, a młoda dziewczyna zmarła. Dla Jasona Massey sama zbrodnia nie była wystarczająca. Później ten 20-letni mężczyzna mocno okaleczył ciało Christiny. Pozbawił je głowy oraz rąk. Tych kończyn nigdy nie udało się odnaleźć. Kryminolodzy przypuszczają, że zabójca jeszcze przez wiele godzin czuwał nad ciałem Christiny i napawał się widokiem swojego dzieła. W jednym z jego pamiętników odnaleziono fragment z Biblii, a konkretnie z księgi Ezechiela. Massey zinterpretował go na swój własny sposób, twierdząc, że kobiety muszą umrzeć. Przed finałem tej ponurej sprawy w budynku sądu zeznawał również stanowy psychiatra, badający Massiego w czerwcu 1991 roku, kiedy ten przebywał w zakładzie psychiatrycznym. Lekarz orzekł, że Jason był przepełniony myślami o zostaniu seryjnym zabójcą. Pomimo niebezpieczeństwa, władze dosyć szybko zdecydowały się na zwolnienie tego człowieka z oddziału zamkniętego, co w późniejszym czasie doprowadziło do strasznej tragedii. Jason Massey twierdził, że stał się ofiarą pomówień, jednak ława przysięgłych jednoznacznie orzekła, iż jest on winien zarzucanych mu czynów. Mężczyzna został skazany na śmierć.
Massi i jego adwokat wnieśli apelację, jednak odwołanie niewiele dało, a wyrok śmierci został podtrzymany. Jason próbował również szczęścia w sądach federalnych oraz stanowych. Bez skutku. Skład sędziowski za każdym razem orzekał o jego niewątpliwej winie. Skazaniec został umieszczony w celi śmierci w Teksasie. Rzekomo podczas odsiadki przeszedł głęboką metamorfozę i nawrócił się na chrześcijaństwo. Do samego końca miał nadzieję, że uda mu się uniknąć śmierci. W tym celu wypisywał nawet listy do rodziny swoich ofiar, ujawniając, że dłonie i głowę Christiny wrzucił do rzeki Trinity. Liczył, że takimi informacjami zmieni swój wyrok przynajmniej na dożywocie. Funkcjonariusze policji wcale w jego wersję wydarzeń nie wierzyli. Uznano, że Massi zakopał kończyny nastolatki, aby móc napawać się ich widokiem w przypadku odzyskania wolności. Nawet jeśli tak było, to mężczyźnie już nigdy nie było dane opuścić murów więzienia i wrócić do swoich trofeów. 3 kwietnia 2001 roku odbyła się jego egzekucja. Wcześniej Jason skorzystał z prawa do konsumpcji ostatniego posiłku. Zamówił smażonego kurczaka z warzywami i ziemniakami, pół litra lodów oraz dzbanek słodkiej herbaty. Jason Massi otrzymał śmiertelny zastrzyk w Huntsville. Kiedy przywiązywano go do łóżka, wielokrotnie powtarzał słowo przepraszam. Skazaniec prosił o przebaczenie, powołując się na znany werset z Biblii mówiący o tym, że ten, kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. Po otrzymaniu śmiertelnego zastrzyku zmarł około godziny 18:20. W momencie śmierci miał 28 lat.